Nazywam się Monika Kwaśniewicz. Znajdujemy się w Rzepienniku Strzyżewskim, które usytuowane jest na pograniczu Pogórza Ciężkowickiego. Nasze gospodarstwo znajduje się w pięknym rejonie tej gminy, pomiędzy dwoma parkami krajobrazowymi, Parkiem Krajobrazowym Pasma Brzanki oraz Ciężkowicko-Rożnowskim Parkiem Krajobrazowym. Z wykształcenia jestem biologiem. Natura i przyroda zawsze była moją pasją i zawsze była blisko mnie, podobnie jak zwierzęta. Jestem mamą dwójki dzieci, 3-latka oraz 15-latki. Ponadto jestem osobą czynną zawodowo. Lubię, jak się coś dzieje i mam nadzieję, że to, co tutaj zaczęliśmy tworzyć, będzie owocowało właśnie tym, że kiedyś będzie tutaj dużo, dużo aktywności. W 2019 roku założyłam firmę, której zadaniem jest przybliżanie dzieciom kontaktu ze zwierzętami. Zaczęłam prowadzić zajęcia przyrodnicze z kurami, królikami, a od niedawna również owcami. Zajęcia te są fantastyczną formą edukacyjną, ponieważ po pierwsze dzieci, które na co dzień nie mają kontaktu ze zwierzętami gospodarskimi, mogą poznać je bezpośrednio, a przy okazji dzięki tym spotkaniom tutaj w naszym gospodarstwie możemy również pokazać dzieciom tą wyjątkową zależność pomiędzy przyrodą a rolnictwem. Nasze gospodarstwo ma ponad 2,5 hektara. Dom, który tutaj możecie Państwo zobaczyć, ma około 100 lat. W zeszłym roku zaczęłam tworzyć ogródek, który w tym momencie przygotowywany jest już do jesieni. Mamy również 3 króliki. Każdy z królików ma swoje imię: Tupcio, Chrupcio oraz Popcorn. U nas każde zwierzę ma swoje imię, ponieważ jest to bardzo pomocne, nawet jeżeli prowadzimy zajęcia. Ponadto oczywiście zawsze mamy kury, niestety w tym momencie sytuacja jak to w naturze, niestety, ale nasze kury zostały wyjedzone przez lisa, który zrobił dość konkretny podkop, no i niestety wszystkie kury nam wybrał. O tym również opowiadam dzieciom na zajęciach, ponieważ jest to naturalne w świecie przyrody, i dzieci też muszą to zrozumieć, że tak to funkcjonuje. Tam leżą jabłka, w związku z tym one to jest rarytasik, prawda? Zawsze codziennie po wyjściu z owczarni trzeba zjeść trochę jabłek. Chodź! Nie przyjdą. Dobrze. No więc owce pojawiły się w naszym gospodarstwie rok temu. Tino, czyli ten największy baran, dotarł w tym roku, w związku z tym jest najkrócej z nami. Zaczynaliśmy od zera, nie mieliśmy nic. Kiedy zobaczyłam w internecie ogłoszenie o kupnie tej małej białej owieczki, pojechałam ją zobaczyć i pan powiedział: bierze pani czy nie? Więc ja musiałam zdecydować się w ciągu dosłownie jednego dnia. Nie mogło być inaczej, ponieważ ja się w niej zakochałam zaraz jak tylko zdjęcie zobaczyłam. Wszyscy wiemy, owce są zwierzętami stadnymi. Kiedy ona pojawiła się w naszej rodzinie, absolutnie nie chciała zostawać sama, bardzo beczała wtedy. Więc chodziła za nami jak pies, siadała w kuchni, kładła się w kuchni. Kiedy ja myłam naczynia, to ona po prostu przebywała z nami właściwie cały czas, dopóki nie kupiliśmy tej drugiej czarnej owieczki, czyli Lukrecji. Po pewnym czasie udało nam się zbudować przy pomocy rąk mojej rodziny ten mały domek, który nazywamy owczarnią. Dzięki temu zwierzęta mają zapewniony dobrostan, mogą przebywać w naszym gospodarstwie. No i na końcu, ponieważ ten baran, którego tutaj możecie zobaczyć, ma na imię Tino. Jest to rasa szwajcarska, waliserska, czarnonosa. I była to moja ukochana rasa, którą chciałam bardzo mieć. Natomiast zaczęłam od mniejszych owiec, ponieważ zupełnie nie miałam doświadczenia. Dlaczego kobieta powinna zainteresować się życiem w gospodarstwie i prowadzeniem
byciem rolnikiem, prawda? Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że dla mnie takim bardzo ważnym elementem jest to, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie stricte na gospodarstwie samym w sobie, na uprawianiu roli, tylko po to, żeby mieć, prawda, warzywa, tylko zależy mi na tym bardzo, żeby przy tym wszystkim jeszcze, żeby było ładnie, żeby było estetycznie, bo po pierwsze przyjemnie się pracuje, po drugie pamiętajmy też o tym, że sadzenie innych roślin, na przykład kwiatów w naszym ogrodzie bardzo wzmacnia różnorodność biologiczną, poprawia ten ekosystem, tutaj nasz regionalny ekosystem, ściąga do naszego ogrodu owady, a jak ściąga owady, no to mamy zapylanie, więc dla nas samych i dla naszego rolnictwa jest to bardzo ważne. To jest taki sposób prowadzenia mojego ogrodu, prawda? Ja w ten sposób to robię, ponieważ dla mnie jest to bardzo ważne, żeby czuć tą więź z przyrodą i jakby, żeby ta moja zależność i przyrody, żebyśmy się uzupełniali, prawda, nawzajem. I myślę, że to właśnie my kobiety trochę chyba bardziej czujemy. Ja uważam zdecydowanie, że gospodarstwo powinno być ekologiczne. Dla mnie samej ważna, najważniejsza w prowadzeniu gospodarstwa jest ta więź człowieka z naturą i ta zależność człowieka od natury tak naprawdę, bo to my jesteśmy jej częścią i to my powinniśmy poczuć, że to nie my tutaj rządzimy, tylko to my jakby powinniśmy się nauczyć współpracować z naturą, tworząc, próbując uprawiać ziemię, prawda? I ja też rozumiem, ponieważ my nie jesteśmy rolnikami, którzy tylko z tego żyją, prawda? W związku z tym też mogę podejść do tego troszeczkę inaczej. Jeżeli są ludzie, którzy mieszkają, uprawiają rolę na wsi i żyją tylko z tego, to zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo trudne. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli człowiek tak naprawdę czuje tą więź z przyrodą i wie, że jeżeli będzie stosował na przykład różne środki ochrony roślin, coś, co jest chemiczne, no to za chwilę tak zmieni ten ekosystem, że nie będzie z czego korzystać. W związku z tym wydaje mi się, że tu jest jakby sens całego tego prowadzenia tych gospodarstw ekologicznych. Korzystałam z wielu szkoleń dotyczących na przykład tworzenia ogrodów edukacyjnych w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie. Natomiast jestem z wykształcenia biologiem. Ta wiedza mi na pewno pomaga. Oczywiście, jeżeli widzę jakieś szkolenia, które mnie interesują, zawsze się zapisuję i jestem chętna, ponieważ też nie wszystko wiem, więc jestem jak najbardziej otwarta, żeby się rozwijać. Współpracuję, no kto mi tak najbardziej pomógł, no to mówię, moja rodzina i sąsiedzi, bo to jest taka pomoc faktycznie, która była po prostu potrzebna. Współpracuję również z gminą Rzepiennik-Strzyżewski, więc jest to też bardzo przyjemna współpraca i też bardzo dużo rzeczy dzięki tej współpracy się dowiedziałam. Co bym poradziła kobiecie, która chce się realizować i ma rodzinę, dzieci? Powiedziałabym jej, żeby jak najbardziej się realizowała, żeby nigdy, przenigdy nie zostawiała swoich marzeń na końcu, dlatego że miłość nasza, matczyna, jest największa i przeogromna i jesteśmy w stanie zrobić wszystko dla swoich dzieci, ale też musimy pamiętać, że my musimy być szczęśliwe. I mimo tego, że to jest bardzo trudne, i wymaga od nas wielkiej cierpliwości, wielkiej siły i wytrwałości, to tak naprawdę jest to warte. Krok po kroczku, powolutku, nawet jeżeli te efekty nie są widoczne od razu, jeżeli nie są spektakularne,
to ja zawsze cieszę się każdym najmniejszym krokiem, jeżeli uda mi się coś tylko zrobić, kiedy na przykład syn śpi, to już jestem zadowolona, że jestem o jedną grządkę na przykład przekopaną do przodu. I uważam, że właśnie to powinnyśmy my kobiety robić, po prostu się realizować, kochać to, co lubimy robić i po prostu to robić. Co bym radziła na początek, kiedy zaczynamy działać w gospodarstwie, czy to jest tak naprawdę nasze marzenie? Czy tego tak naprawdę chcemy? Ponieważ jeżeli tego chcemy, to bez względu na to, na jakie trudności napotkamy, to jeżeli to jest naprawdę głęboko w nas, to do tego dojdziemy. Więc to myślę, że jest ta świadomość nasza wewnętrzna, że to jest coś, o czym marzymy, do czego dążymy i gdzie jest ten nasz cel. Ja poradę i wsparcie w tym wszystkim, co zaczęłam robić, tak naprawdę otrzymałam od sąsiadów. Czyli u tych ludzi, którzy tutaj od lat są, mieszkają, wiedzą jak chociażby nawet uprawiać ziemię, ponieważ dla mnie to wszystko było nowe. Czy zrobiłabym to jeszcze raz? No pewnie, żebym zrobiła jeszcze raz. Jeszcze raz i jeszcze raz, oczywiście jak najbardziej bezdyskusyjnie zrobiłabym to, dlatego że widzę, jak chociażby nawet rośnie mój syn, jak zupełnie inaczej postrzega świat ten, który nas otacza. Natomiast jakie są plany na przyszłość? No tylko iść do przodu i się rozwijać. Bardzo by mi zależało na tym, żeby odbudować naszą stodołę, którą tutaj mamy, a która niestety uległa zniszczeniu. Po prostu chciałabym, żeby to było takie miejsce, w którym wszyscy czują się dobrze, w którym jesteśmy tutaj szczęśliwi. Ja sobie tak wymyśliłam, kiedyś mój kuzyn powiedział, że jedzie do krainy Rzepiennik. W związku z tym ja tak utrzymuję tą nazwę, bardzo mi ona się podoba. Dlatego chciałabym, żeby ta nasza kraina Rzepiennik była takim miejscem, w którym również osoby chore, z różnymi problemami mogły przyjechać i po prostu ten kontakt ze zwierzętami, z przyrodą, z naturą, żeby pobudzał do dalszego takiego rozwoju, do takiego wyciszenia, no żeby po prostu każdemu było dobrze.